W Lublinie zaczęło działać Centrum Zdrowia Psychicznego. To pierwsze takie w Polsce. Mogą tu uzyskać pomoc pacjenci chorujący na schizofrenię, ale także ci, którzy mają problem na przykład z uzależnieniem od hazardu, internetu czy pornografii, a takich przypadków jest coraz więcej. Ulica Lwowska 12 w Lublinie. Ośrodek wczesnej interwencji i koordynacji opieki przede wszystkim dla osób z tak zwaną podwójną diagnozą. Centrum Zdrowia Psychicznego to kompleks różnych Placówek terapeutycznych, które są ukierunkowane na pomoc osobom z diagnozą psychiatryczną, czyli poważne zaburzenia psychiczne typu schizofrenia lub zaburzenia nastroju oraz różnego rodzaju uzależnienia. Pacjenci uzyskają kompleksową pomoc, bo centrum to kilka placówek. Zespół leczenia środowiskowego, czyli terapia w domu u pacjenta, terapia uzależnień i. Spotkania z terapeutą środowiskowym. Wchodzi też klub samopomocy, który jest na hutniczej 10A, oraz poradnia zdrowia psychicznego. Choć to dopiero początek działalności centrum, a pierwsi pacjenci już są w trakcie terapii. Zazwyczaj młode osoby, młodzi mężczyźni i rodziny. Lubelskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest pierwszym takim w Polsce. Powstało, bo ludzi potrzebujących pomocy i uzależnionych jest coraz więcej. Od alkoholu, narkotyków, ale nie tylko. Najczęstszym problemem jest uzależnienie od internetu, od gier czy jakby wszystkich aktywności, które są związane z siecią. To jest często problem, który maskuje. Yy, chorobę psychiczną. Trudno im zaoferować taką pomoc, która będzie zintegrowana i albo chodzą do psychiatry i do terapeuty uzależnień, albo, albo chodzą tylko do psychiatry, albo tylko do terapeuty uzależnień, a my jesteśmy w stanie zaoferować taką pełną opiekę. Centrum zdrowia psychicznego zatrudnia blisko 50 terapeutów. Pomoc jest udzielana bezpłatnie i nie wymaga żadnego skierowania.